Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy, z tej strony Jarek i zapraszam Was na pierwszy taki testowy odcinek cyklu Co na kanale Lubię Komiksy. Tak po prostu stwierdziłem, że nagram coś takiego z tego względu, że są czasami jakieś do mnie pytania. Generalnie chcielibyście przynajmniej części wiedzieć, co się u mnie dzieje. Jak wiecie, ja generalnie bardzo dużo nagrywam, prawda? Nie wiem, jak mi się uda długo utrzymać to tempo. Mam nadzieję, że jak najdłużej. A nawet jeżeli ono będzie troszkę zwalniało, to i tak będę starał się dość regularnie publikować wszelkiej maści materiały. Coraz więcej tego, jak widzicie, się pojawia. Czytam też Wasze komentarze, na nie jakoś staram się reagować i nagrywać dla Was to, o co mnie prosicie. I stwierdziłem, że taki cykl materiałów właśnie co na kanale Lubię Komiksy mógłby być dobry. Dobry z tego względu, że będziecie wiedzieli, co u mnie się dzieje, na czym obecnie pracuję, jakieś zmiany, które następują na kanale, czy choćby nawet to, że co może czytam, co oglądam, będę mógł do Was jakieś tam zapytania kierować, Wy będziecie mogli na nie odpowiadać. To myślę, że byłoby też dobre miejsce, że jeżeli ktoś by chciał zadawać mi jakieś konkretne pytania, to właśnie w takich miejscach, ja tam po jakimś czasie, nawet tych kilka, kilkanaście, jeżeli by było komentarzy czy jakichś zapytań, bym po prostu robił z nich Q&A. Dlatego mówię, coś takiego na próbę. Jeżeli to się sprawdzi, jeżeli będzie ktokolwiek chciał to oglądać i chociaż tych kilkadziesiąt wyświetleń nawet się pojawi, to ja jak najbardziej będę starał się coś takiego dla Was robić. Dobrze, zacznijmy. Może przede wszystkim od tego, że kto mnie ogląda i kto śledzi mój kanał, zauważył pewne zmiany. Ja postarałem się troszeczkę ułatwić Wam przeglądanie moich materiałów, bo do tej pory playlisty, które tam były, one z reguły były takie ujednolicone, że komiksy, komiksy, jakieś tam unboxing, unboxing, inne, inne, a troszeczkę to urozmaiciłem. I pozwólcie, że sobie będę teraz patrzył, bo mam przed sobą swój monitor, swój ekran tutaj, tak, i powiem Wam, o co chodzi. Powiększyłem playlistę, czyli teraz tak, macie listę, gdzie publikuję swoje topki. Tam znajdziecie wszystko związane z topkami, czyli jeżeli będziecie wchodzili na kanał, wchodzicie sobie na moje playlisty i tam oczywiście wszystkie topki macie do dyspozycji, nie musicie ich gdzieś wyszukiwać między tymi wszystkimi materiałami. Kolejny jest to stricte komiksowe recenzje, przepraszam, gdzie tylko i wyłącznie pojedyncze jakieś konkretne tytuły prezentuję, które tam po prostu nagrywam. Jeśli chodzi o komiksowe polecajki, no to wiadomo, tam przeważnie dorzucam dwa tytuły, tak to raczej będzie wyglądało, że dwa tytuły, o których nie bardzo da się opowiedzieć albo nie chcę opowiadać, a chcę Wam polecić ten komiks konkretny, te dwa tytuły, żebyście mogli się z nimi zapoznać. Komiksowe katalogi wydawnicze, jak na razie, kto widział, jest pierwszy taki materiał, ale też jeżeli coś takiego będzie się pojawiało, to właśnie będzie lądowało właśnie w tej playliście. Q&A, no to Q&A wiadomo, tam będzie pierwsze, no już ponad 200 osób obejrzało, dziękuję Wam bardzo, fajnie, że interesujecie się. No i dalej to po kolei, tak jak widzę, czytelnia komiksu Biblioteki UMCS-u w Lublinie, no to wiadomo, to są te materiały, jeżeli będę tam w bibliotece, będę starał się je tam wrzucać. Wywiady z twórcami, no to wiadomo, wywiady z twórcami, komiksowa Warszawa, czerwiec 2027, jeżeli będzie komiksowa Warszawa inna bądź coś innego, a do tego zaraz wrócę, no to też będzie stricte tylko taka playlista, żebyście akurat do tego mogli sobie wejść i sprawdzić. Unboxingi, no to wiadomo, inne, no to wszystkie jakieś ogłoszenia, nieogłoszenia, podziękowania i tak dalej, konkursy. No i na koniec komiksy, czyli coś, co mówię o komiksach, z kimś rozmawiam albo coś pokazuję, ale nie stricte takie całkowicie recenzenckie, czy właśnie z komiksowych polecajek, to tam też będzie można znaleźć. Także tak to się mniej więcej prezentuje. Co dalej? Dalej na pewno to, że będę planował, właśnie nawiązując do tego, co wspomniałem, komiksowa Warszawa, żeby się wybrać na początku września na komiksową Warszawę Meta. Już dostałem zaproszenie od jednego z wydawnictw, żeby się spotkać, porozmawiać, prawda? Znowu będę chciał jakieś nagrania wykonać. Zobaczymy, co mi się tutaj uda tak naprawdę z tym zrobić. I wierzę, że to dojdzie do skutku, jeżeli nic złego się nie wydarzy. To samo jeśli chodzi o październik. 2-3 października, jeżeli nie zje nas pandemia, tak mówiąc wprost, odbędzie się komiksowa taka impreza w Łodzi, prawda? Największa chyba, jeśli chodzi o tego typu. I tam też już
miałem zaproszenie, już bym chciał też móc pojechać, tak naprawdę ja się tego nie mogę doczekać i wierzę, że też mi się uda tam być. Uda mi się tam być i o ile w Warszawie raczej pojadę chyba na jeden dzień tylko, to na Łódź chciałbym się wybrać na cały weekend z noclegiem, zobaczę jak mi się to uda, jakieś takie wstępne plany już zostały tutaj, że tak powiem, poczęte, tak, już coś zacząłem działać w tym kierunku, zobaczymy jak to się uda. Co dalej? Dalej na pewno to, że mam kilka jeszcze jakichś takich pomysłów w głowie, ale nie będę chciał Wam ich zdradzać. Zobaczymy, jak to mi się uda. Na razie idę tym planem publikacji i tym wszystko, co tutaj nagrywam dla Was, tak jak planowałem, bez większych zmian. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Z takich innych ciekawostek, no to kto ogląda mnie, wie, że dostałem do recenzji ten oto komiks. Katedra Otchłani. Pytaliście mnie już, czy będzie jakaś z tego recenzja. Tak. Powiem szczerze, że ten komiks jest w pierwszej kolejności, który planuję teraz sobie przeczytać. I na pewno w przyszłym tygodniu pojawi się recenzja. Nie wiem, czy od razu w poniedziałek, czy na razie jeszcze nie będę publikował, bo mam troszkę materiałów już gotowych dla Was, gdzie najpierw one jeszcze będą tutaj dodane, a później, jak już na spokojnie zapoznam się z Katedrą Otchłani, to pojawi się recenzja na moim kanale. Z innych takich ciekawostek, jeżeli chcielibyście posłuchać i zostać dalej, no to bardzo Wam dziękuję, jest to, że obejrzałem sobie ostatnio na przykład w końcu dwie pewne serie na podstawie komiksów, które zresztą powstały. Pierwszy to jest Doom Patrol i tutaj nie wiem, czy chcielibyście, abym cokolwiek powiedział o tym, czy jakieś porównania zrobił, swoje odczucia, czyli serial kontra komiks. Oczywiście, jeśli chodzi o komiks, to tak przyznam szczerze, nie bardzo go znaczy pamiętam go, ale no to już czytałem go jakiś czas temu i tak mogę mieć trochę problem, ale na tyle, ile jakieś mam tam swoje odczucia, jeśli chcielibyście te kilka minut, żebym coś nagrał, żeby posłuchać, no to jak najbardziej jestem w stanie to zrobić, ale to już zależy od komentarzy, które ewentualnie się tutaj pojawią, czy chcielibyście taki materiał. A druga seria, jaką obejrzałem, jest to pierwszy sezon Deadly Class. No i Deadly Class akurat bardzo lubię. Kto mnie ogląda, idzie się wyłapuje te rzeczy, o których mówię, to jeśli chodzi o Deadly Class, jest to moja ulubiona seria, jaką wydało Non Stop Comics, w ogóle z wszystkich swoich tych pozycji, które mają. I serial jak dla mnie był rewelacyjny. Bardzo mi się podobał. Jest ciekawe nawiązania są tutaj, jeśli chodzi o oczywiście komiks, tak? Fajnie mi się to oglądało, naprawdę. Rewelacja. Bardzo szybko, że tak powiem, pochłonąłem tutaj i jest rewelacyjny. Więc jeżeli też chcielibyście, żebym coś tam wspomniał o tym, możliwe, że to zrobię. Nie obiecuję oczywiście, ale czekam na wasz odzew. No i z innych takich rzeczy, które ostatnio obejrzałem, ogólnie będę zabierał się za te wszystkie, nazwijmy to, akcyjniaki typu superhero. Planuję obejrzeć nową serię Transformers, He-Man, który pojawił się na Netflixie. Tutaj sobie nawet zrobiłem listę z takich starszych troszeczkę filmów. Aż wstyd, że jeszcze tego nie obejrzałem, ale chciałbym zobaczyć w końcu Mortal Kombat, oczywiście Czarną Wdowę i Kosmiczny Mecz. Także no, zobaczymy, jak to będzie. Czy chcielibyście posłuchać moje jakieś zdania, czy może powstanie taka playlista, że po obejrzeniu jakiegoś serialu albo filmu będę mówił to, co ja o tym myślę, czy mi się podobało, co mi się nie podobało, jeśli się nie podobało coś, prawda? Ale to już mówię, zależy od Was, czekam na Wasze komentarze, opinie, czy chcielibyście w ogóle taką serię, taki cykl materiału. Bo ja mówię, jestem otwarty, staram się kreatywnie do wszystkiego podchodzić i jestem w stanie naprawdę wiele materiałów zorganizować dla Was, jeżeli chcielibyście tego słuchać. Bo ja lubię o tym opowiadać, jeżeli będzie tym ktoś się interesował, dlaczego by nie. No i jeszcze z takich innych ciekawostek związanych z filmami, tak, może bardziej. Obejrzałem ostatnio film taki w ogóle tak naprawdę niezwiązany z żadnym superhero. To jest starsza pozycja i nie ukrywam, że o niej głównie usłyszałem dzięki Marcinowi Łukańskiemu. Jest to człowiek, który razem z Krzysztofem Gonciarzem, a chyba Gonciarza każdy kojarzy, nagrywali kiedyś tak dla TVGry.pl, tacy ojcowie w pewnym sensie, przynajmniej dla mnie, bo przed nimi jeszcze było troszeczkę innych osób z tego, co pamiętam, ale ja głównie zacząłem oglądać TVGry.pl jako gracz, prawda? Kiedy właśnie to oni sprawowali taką główną pieczę chyba nad tym
całym portalem, nad tym całym kanałem tvgry.pl, prawda? I on prowadzi taki kanał na gałęzi. No jest dość mocno popularny, prawda? Tam setki tysięcy wyświetleń i tak dalej. Fajną robotę Marcin Łukański tutaj odwala, więc ja też go na bieżąco staram się śledzić, przeglądać jego materiały. I on właśnie tam wspomniał o tym filmie, bo on robi ciekawe analizy tych filmów i naprawdę super się to ogląda. Ja nie jestem znawcą, jeśli chodzi o filmy, ale miło mi się słucha tak, jak on opowiada i faktycznie czasami nawet po obejrzeniu tych jego materiałów miałem, tak na przykład z filmem John Wick, wyłapuję takie pewne niuanse. Bardzo fajna sprawa i żeby już nie przedłużać, nie przyciągać, mowa o filmie Whiplash. Jest to historia tak naprawdę o muzykach, o pasjonatach muzyki jazzowej. Ja też prywatnie nie ukrywam, że lubię jazz, dlatego tym bardziej zainteresowałem się tym filmem. On jest też dostępny na pewnej platformie streamingowej, gdzie go sobie obejrzałem. Zabijcie mnie, miałem to przygotować, ale po prostu wyleciało mi z głowy. Bądź co bądź. Jest tam dwóch aktorów, których nazwisk teraz nie pamiętam, ale w sumie to są dwie główne postaci tutaj w tym filmie i one też mają, że tak powiem, jakieś tam troszkę korzenie, bym użył takiego określenia, związane z superhero, bo jednym z nich jest ten, który się wciela w rolę Johna Jamesona z Spidermana, czyli jego tak przełożonego szefa, tego z wąsikiem śmiesznego, z cygarem gościa, który zawsze na niego krzyczył tam i żeby Peter Parker dawał mu jakieś zdjęcia, tak materiały związane ze Spidermanem, a on strasznie Spidermana nie cierpi. A drugi to jest ten, który oglądałem ten film, nie ukrywam, że tak nie było, oglądałem, to jest chyba to najnowsze, Fantastic Four, i on się tam, zabijcie mnie, wcielał, nie powiem w którego, kurczę, nie powiem, ale grał Fantastic Four. I on gra właśnie młodego studenta, który jest maniakiem perkusji, tak, chce być perfekcyjnym perkusistą, a ten aktor, który się wcielał właśnie w Johna Jamesona tutaj, jest jego takim nauczycielem. No i tam ich relacja jest po prostu miazga. Znęca się nad nim, krzyczy na niego, a on i tak, mimo że krew mu cieknie po rękach w ogóle, naprawdę jest masakra totalna i po prostu mimo tego ćwiczy, trenuje, porzuca nawet dziewczynę, bo chce być perfekcyjny w tym, co robi. No i dodatkowo ten klimat tej jazzowej muzyki, naprawdę urzekł mnie ten film i mogę powiedzieć, jest rewelacyjny. Praktycznie chyba byłbym w stanie mu dać nawet 10 na 10. No naprawdę jeden z lepszych filmów, jakie obejrzałem w ogóle. I gdyby nie to, że widziałem go dopiero teraz, na pewno by się znalazł w mojej topce najlepszych filmów, top 10, które dla Was publikowałem. Także jeśli ktoś lubi taki klimat, bo mówię, nie jest to film dla wszystkich, ja go Wam szczerze polecam, jest rewelacyjny. I tak zastanawiam się, czy coś jeszcze chciałbym Wam tutaj dopowiedzieć, ale chyba tyle na razie. To tak mówię, testowo ja mogę dużo opowiadać, jestem raczej osobą wygadaną i chciałbym, wierzę w to, że to się powiększy, ta nasza społeczność, że będziecie coraz bardziej aktywni, będziecie mi pisali masę tych komentarzy, ja naprawdę lubię je czytać i nawet jeżeli czasami na nie nie odpowiem, czy tylko dam jakiegoś kciuka w górę, nie robię tego na odwal się, naprawdę. Ja czytam to wszystko, bo po prostu tym żyję. Jestem pasjonatem komiksów, tego wszystkiego. Chcę jak najbardziej oddać się mojemu kanałowi i Wam wszystkim, robić dla Was tam materiały. Ja wiem, że to może nie jest jakieś mega profesjonalne, nie przygotowywuję się do tego nie wiem jak bardzo, nie nagrywam jakichś pięknych wstawek i tak dalej, bo na to też nie mam czasu. Praca, dzieci, codzienne obowiązki jakieś tam i tak staram się z tego troszeczkę jakoś tak, może nie migać, tak, ale tak, żebyście widzieli, że wkładam dużo pracy w ten kanał dla Was, że widzę jakiś ten, bo widzę Wasz ten odzew i chciałbym, żeby dalej to szło w tym kierunku. Wkręciłem się w to bardzo, dzięki temu mogę się dzielić swoją pasją z Wami, komiksami. Jak widzicie, chcę to troszeczkę bardziej poszerzyć jeszcze. Playlisty dla Was już też są, poprzemieniałem ostatnio chyba z 2-3 godziny mi zajęło, żeby to wszystko poukładać, pododawać linki też, bo jakiś czas temu był komentarz, w którym ktoś mówił, że chciał wejść chyba na konto na Instagramie czy gdzieś tam i te linki nie działały. W każdym materiale kopiuj, wklej, powstawiałem te linki, które już powinny działać, pododawałem parę jakichś tam rzeczy, także mam nadzieję, że Wam to ułatwi. Także
tyle z mojej strony. Mówił do Was Jarek z kanału Lubię Komiksy. Dziękuję. Jeżeli chcieliście tego wysłuchać, czekam oczywiście na Wasze komentarze. Tak jak mówię, jeżeli takowe się pojawią z jakimiś zapytaniami, ja sobie będę nawet tak po kilka, jak będę chciał, wybierał, będę robił szybkie Q&A i odpowiadał na nie, żeby za każdym razem może nie wklepywać to po prostu w te tam, prawda, odpowiedzi, bo to akurat wtedy trochę mnie odrywa z jakichś moich prac. A tak zawsze mogę sobie chwilkę siąść, te kilka minut nagrać coś, niech to mi się wrzuca na YouTube'a, niech się tam renderuje, prawda, i działa. Co do jakości moich materiałów, myślę, że nie są jakieś mega rewelacyjne, tak jak wcześniej wspomniałem, ale staram się, żeby troszeczkę było lepiej. Zobaczymy, jak to z czasem wyjdzie. Ja też generalnie chciałem, żeby to było takie właśnie bardziej proste, przyziemne, spontaniczne. Przeczytałem jakiś komiks czy cokolwiek, dzielę się tym z wami, nie jako mega profesjonalista, który występuje w telewizji, tylko jako zwykły taki czytacz, którym jestem tak samo jak i wy. Jedziemy na tym samym wózku i chcę, żebyście wy to też tak się poczuli, oglądając te materiały, tak jakbyście to wy to robili. Myślę, że zdrowe podejście. Jeżeli nie, dajcie znać, co o tym sądzicie. Ja jeszcze raz wam bardzo dziękuję. No i oczywiście widzimy się w kolejnych materiałach. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.